znajdzie każde z was. W muminku się przenieście świat. Siądźcie przy ekranach krąg i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki. Wasze muminki. Prześledźcie każdy drobny ruch. Nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch. Bo przy muminkach zleci czas. Zapomni troski każde z was, bo to muminki. Bo to muminki. Wasze muminki. Bo to muminki. Bo to muminki. Wasze muminki. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa. Łuczyki wyrusza na południe. Do Doliny Muminków zawitała jesień. Dni stały się krótsze, a wiatr strącał z drzew ostatnie zrudziałe liście. Mojemu zapracowanemu bratu. Latający statek jest już pewnie prawie gotowy, co? Migotek musiałby być czarodziejem, żeby go tak szybko zbudować. Jaki on jest? Nie wiem. Migotek nie pozwala mi nawet zajrzeć do warsztatu. Boi się o ten swój statek jako jakiś skarb. I ma rację. Wiesz, ilu oszustów tylko czyha, żeby ukraść czyjś pomysł? Wielcy wynalazcy muszą być ostrożni. Jak się uprę, i tak pierwsza obejrzę statek. Na pewno nie. Otwieraj, muminku, to ja, Ryjek. Mam tylko dwie ręce i obie zajęte. Popatrz, stary, co przyniosłem. Prawdziwy gramofon. Sądzisz, mój drogi, że da się go uruchomić? Tak, to prosty mechanizm. Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego tak się dzieje, że wszyscy zawsze dają mi rzeczy, które nie działają. No wiesz, wtedy jest szansa, że ich nie zepsujesz. Może chociaż płyta okaże się dobra. Ciotka powiedziała mi, że to najnowsze nagrania muzyki tanecznej. Naprawdę? Muszę przyznać, że wieki już nie tańczyłam. A kiedyś tak często chodziliśmy na tańce, pamiętasz, mój drogi? Stare dzieje. Co za grat? Ale naprawisz go, tato? Jaka piękna melodia. Czyżby włóczyk jej nauczył się wreszcie grać? To wielka przyjemność. O, sam mam ochotę spróbować. Ja też. No to na co czekacie, dzieciaki? Ślicznie wyglądasz. Ojejku. Przyjrzyj się, muminku, jak prowadzi tatuś. Aj... Słuchaj, Ryjku, potrafisz tańczyć? Jeszcze nie wiem. Spróbujmy, to się przekonasz. Mm-hmm.
Miło mieć w domu gramofon. Za szybko gra. Dawniej taniec mnie tak nie męczył. Ryjek, nie masz za grosz poczucia rytmu. Możliwe, ale tańczyć umiem, no nie? Zatańczymy jeszcze. Wolałbym raczej posiedzieć. Trudno. Więcej z tobą nie tańczę. Nie masz partnerki, Ryjku, więc może potańczymy razem. Świetnie. Ale leje. Dobrze, że nie muszę nigdzie wychodzić. Nie stój tak w łuczykiju, całkiem przemokniesz. Nie szkodzi. Dobrze się bawicie? Tak, Ryjek przyniósł gramofon i trochę sobie potańczyliśmy. Nie robiłem tego od lat. Proszę, wejdź do środka. W powietrzu wyraźnie czuję się już zimę. Niedługo spadnie śnieg. Cześć, włóczykiju! Włóczykiju, chodź się trochę pokręcić. Dziękuję, ja nie tańczę. Przepraszam, mam za duże stopy. Znowu to samo. Zepsuł się chyba na dobre. Akurat w samym środku zabawy. Uda ci się jeszcze raz go uruchomić? Obawiam się, że nic już nie wskuram. Spróbuj, tato, zawsze wszystko naprawiasz. Tak, włóczykiju, znasz się trochę na gramofonach? Niestety, nie. Tak myślałem. Ale... Ale co? Ale jeśli chcecie, to mogę wam pograć do tańca, a tymczasem tatuś Muminka spróbuje zreperować gramofon. Genialny pomysł! Jesteś nadzwyczajny, włóczykiju. Znam taką melodię, która chyba nadaje się do tańczenia. Poddaję się. Pewnie myślisz już o wędrówce, co, włóczykiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe, ale to nie znaczy, że nie będę za tobą tęsknił. Tak, wiem. Co to? Chyba Hatif na towie. Ciekawe, dokąd płynął. Nie wiem, pewnie na jakąś wyspę, której nie ma na żadnej mapie. I pomyśleć, że nigdzie nie mają domu. A ty kiedy ruszasz w drogę? Jeszcze się nie zdecydowałem. To znaczy, że na razie się nie rozstajemy? Wiesz już, dokąd się wybierzesz? Nie. Wspaniale tak wędrować sobie bez celu. Czujesz się wtedy wolny. Jesteś sam, a jednocześnie spotykasz nowych przyjaciół. My w Dolinie Muminków przesypiamy całą zimę, ale nawet wtedy nie jesteśmy całkiem sami. Gdybym musiał tu zostać w tym śniegu i chłodzie, też wolałbym zapaść w zimowy sen.
mógłbym wybrać się z włóczykijem na południe? Życiem muminków, synu, rządzą pewne prawa. To nasi przodkowie wprowadzili zwyczaj, żeby zapadać w zimowy sen. Ja nie chcę spać, to strata czasu. Chcę wędrować z włóczykijem, zobaczyć ciepłe kraje. Muminku, a wróciłbyś z pierwszym dniem wiosny? Jasne! Czy to znaczy, że mogę wyruszyć w podróż? Nie żartujesz? Mamusiu, naprawdę nie żartujesz? Jeśli tak bardzo tego pragniesz, nie będziemy cię zatrzymywali. Prawda, mój drogi? Chyba tak. Twoi dziadkowie nie protestowali, gdy w młodości miewałem podobne pomysły. Dziękuję ci, tato! Dziękuję, mamusiu! Ciesz się, ciesz! Nie wiesz, co powie Włóczyki? Pewnie. Nie mam wątpliwości, muminku, że dobrze by nam było razem. Świetnie, więc mogę pójść z tobą? Nie. Nigdy nikogo nie zabieram. Tłumaczyłem ci, że po lecie spędzonym w dolinie muszę trochę pobyć sama. Znowu po samotnej wędrówce ciągnie mnie tutaj. Po długim rozstaniu radość z ujrzenia was jest tak wielka, że za nic nie chciałbym jej stracić. Ale ja mogę się w ogóle nie odzywać. Wybacz, muminku, zima szybko minie i znowu się zobaczymy. Obiecuję ci, że zjawię się tu jak zwykle w pierwszy dzień wiosny. Będzie śliczny, ciepły ranek. Usiądę na mostku i obudzę cię grą na organkach. Chcesz? Podczas wędrówki ułożę dla ciebie nową piosenkę. Przykro mi, muminku, że nic nie wyszło z twoich planów. Nie ma o czym mówić. Musisz mocniej wiązać drewno, bo nie doniesiesz do szopy. Pamiętaj, że zawsze lepiej narąbać sztab na zapas, niż potem w zimie marznąć. Chyba chcesz, żeby ci było ciepło, co? Kiedy dorosnę, ja też wybiorę się na samotną wędrówkę. Może tak będzie. Ciągle jest przygnębiony? Niestety, chociaż mu podałam babciny lek przeciw melancholii. Ach, co za głuptas rozpaczać, bo Włóczyki wyrusza na południe. No właśnie. Ale nie martw się, ja go pocieszę. O. Mam dla niego niespodziankę, ona na pewno mu od razu poprawi humor. Proszę cię, nie płacz. Mężczyźni nie płaczą. To nieprawda. Ja w każdym razie nie jestem Beksą. Oczywiście, ale uważam, że powinieneś już wstać. Nie chce mi się, dobrze mi tu. Mam dla ciebie niespodziankę. Pewnie jakieś nudziarstwo. Idę do warsztatu odwiedzić Migotka. Pójdziesz ze mną? Dobrze wiesz, że nic z tego nie będzie. Nie wpuści nas. Wpuści. Jak nie wierzysz, sam się przekonaj. Naprawdę myślisz, że Migotek pokaże nam latający statek? Oczywiście! Czy to znaczy, że go już skończył? Nie, musi nad nim jeszcze sporo popracować. Więc co się stało, że chce go nam pokazać? Tyle razy o to prosiłem, ale do tej pory zawsze mi odmawiał. No cóż, kobiety mają swoje sposoby. Przekonałam Migotka, że powinieneś obejrzeć jego statek. Jesteś niezrównana! Najpierw nie chciał o niczym słyszeć, ale kiedy opowiedziałam mu o twoim ciężkim stanie i że być może niedługo nie będzie cię wśród nas, tak bardzo się przejął, że... Wcale nie jestem taki chory. To bardzo dobra wiadomość. Chyba wiesz, że ludziom, którzy cierpieli na depresję, zdarzało się popełniać desperackie czyny. Przestań, Migotko, nie lubię takich historii. Tylko pamiętaj, że Migotek pokaże nam statek w tajemnicy, więc nikomu ani słowa. W porządku. Hmm.
Niech to. Mała Mi. Zaraz się do nas przyklei. Na pewno. Trzeba się jej pozbyć. Możemy mieć kłopoty, jest bystra. Już wiem, jak to załatwimy. Jak powiedz. Ty tylko przytakuj wszystkiemu, co będę mówił. Dobrze. Cześć, nie leżysz już w łóżku? Nie, idziemy do Migotka. Właśnie. Skończył statek? Nie, ale pas startowy musi mieć przygotowany dużo wcześniej, więc idziemy mu trochę pomóc. Tak. Taki z ciebie pracuś? Nie nabierzesz mnie, muminku. Chcesz mi wmówić, że wstałeś z łóżka po to, żeby wycinać krzaki i wykopywać korzenie? Nie jestem taka głupia, żeby w to uwierzyć. Ale ja mówię prawdę. Nie doceniasz mnie. Czuję się obrażona, że nie wysiliłeś się trochę, żeby wymyślić na mój użytek bardziej przekonujące kłamstwo. Ty też powinnaś pomóc, no nie, Migotko? Dobra, dobra, naprawdę możecie nie udawać. I tak wiem, że coś przede mną ukrywacie. Ale mnie te wasze sekrety obchodzą tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ależ Mi! Dajcie spokój! Zresztą w tej chwili jestem zbyt zajęta, żeby interesować się waszymi sprawami. Ledwo się nam udało! Właśnie! Głupcy! Myślą, że tak łatwo wywieźć mnie w pole. Jesteście sami? Oczywiście. Przecież ci obiecałam. No to wchodźcie. Prawie gotowy, co? Jeszcze nie. Pracuję właśnie nad mechanizmem napędowym. To będzie serce statku. Jak więc widzicie, najtrudniejsze jeszcze przede mną, ale powoli zbliżam się do celu. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak wspaniały. Nie lubię się chwalić, ale projekt rzeczywiście był chyba niezły. Och, Migotku, ten statek to twój najlepszy wynalazek. Naprawdę? A ja ciągle się martwię, czy będzie latał. Na pewno! Już widzę, jak wznosi się wysoko w przestworza. Wystarczy, że zamknę oczy. Dziękuję ci, Muminku. Cieszę się, że we mnie wierzysz. Zachowałeś się jak prawdziwy przyjaciel, przychodząc tu, żeby mi dodać otuchy. Ale czy w twoim stanie nie powinieneś leżeć w łóżku? Przestań się wygłupiać, przecież jemu nic nie jest! Mi, jak się tutaj dostałaś? Przez drzwi? Niemożliwe! Zawsze są zamknięte. No nie, zapomniałem przekręcić klucz. Teraz jest już po herbacie, ale nie przejmuj się, jeśli chce się gdzieś dostać. I tak się dostanę, choćby nie wiem co. Mała Mi, oszukałaś nas. Dokładnie tak samo jak wy mnie, więc według mnie jesteśmy kwita. Zgadza się? Posłuchaj, nie wolno ci pisnąć słowa o tym, co tu zobaczysz i usłyszysz. Nie jestem plotkarą. No dobrze. Skoro już się tu znaleźliście, powinniście choć z grubsza poznać konstrukcję statku. Jest jednak ona tak skomplikowana, że wystarczy, jeśli powiem: mój genialny wynalazek ma szansę podbić świat. Muminku, chciałbym, żebyś wylądował na brzegu tego jeziora. Ale powiedz mi, po co, Wuczykiu? Nie uważasz, że przyjemniej polatać? Chcę być już naprawdę sam. Przestań. Może teraz ty trochę posterujesz? Dziękuję, Muminku. Cześć, na mnie już pora! Wuczykiu!
Oj. Będzie mi ciebie brak, Muminku. Zobaczymy się w przyszłym roku. Pierwszego dnia wiosny. Znów ruszasz na południe? Tak, do zobaczenia, Paszczaku. Uważaj na siebie, Włóczykiju. Ty też, bądź zdrów, Paszczaku. Wyraźnie zbliża się zima, to pewne, skoro on odchodzi. Kilka dni później na Dolinę Muminków spadł pierwszy śnieg. Muminki się cieszą radością i życiem. Muminki i tym, że im chmurki bieleją o świcie. Muminki, że wszystko jest dobre i jasne jak błysk, że one kochają, że kochasz je ty. Muminki. Muminki. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Marzena Kamińska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska. Piosenki z tekstem Andrzeja Tylko-Tylczyńskiego. W opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jacek Kawalec, Jerzy Zelnik, Małgorzata Boratyńska, Krystyna Kozanecka, Krzysztof Ibisz, Józef Mika i inni. Muminki.